Ja się zastanawiam, dlaczego ten cyrk z debatą w sprawie Macierewicza i dlaczego ten cyrk z forsowaniem tak szybko i przepraszam na chama nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, dlaczego nam zaserwowano w momencie, kiedy tak na logikę wydawałoby się, że powinni z tym poczekać parę dni, tak? Niech no właśnie dlatego, Obama, żeby upokorzyć Obamę. To jest dla mnie kompletnie czytelne. Znaczy, chodziło o upokorzenie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oni popierają Trumpa, czekają na Trumpa. Nie sądzę, żeby to było upokorzenie. Ale tak samo jak usiłowano upokorzyć NATO wystawą smoleńską, to znaczy podjęto decyzję o jej montażu wczoraj, czyli dając już bardzo małe możliwości manewru kierownictwu Sojuszu Północnoatlantyckiego, a jeżeli jesteś postawiony przed faktem dokonanym, no to potem już tylko pozostaje powiedzieć to, co powiedział Jens Stoltenberg, że uważam, że to jest tragedia, która jest bardzo ważna dla Polski. I tyle, bo już nie starcza czasu na dyplomatyczne zabiegi i próby usunięcia tej wystawy, a że takowe były podejmowane, to wiemy ze źródeł nieoficjalnych. Znaczy ja nie wiem, czy chodziło o upokorzenie prezydenta Obamy. Być może panu Kaczyńskiemu chodziło o pokazanie, że ma w głębokim poważaniu i Obamy, i wszystkich innych że gości. Natomiast jeśli ktoś rzeczywiście, no tak, to wiadomo. Natomiast jeśli ktoś zostanie upokorzony w tej sytuacji, to oczywiście pan Duda, a nie pan Obama, bo jego ludzie mieli na pewno dość czasu, mimo tego, że pierwszą rzeczą, którą zrobił po wylądowaniu w Warszawie, to było oświadczenie w sprawie tego, co się zdarzyło w Dallas. W każdym razie miał dość czasu na pewno i będzie miał jeszcze dzisiaj chwilę, żeby mu wytłumaczyli, że właśnie wczoraj, ty pewnie tam, Barak, chcesz wspomnieć o tym Trybunale, to powinieneś wiedzieć, że wczoraj akurat polski parlament przyjął taką ustawę, która była demonstracją wobec opozycji, części społeczeństwa i pewnie wszystkich gości przejeżdżających, krótko mówiąc, że państwo prawa mają gdzieś. O. No tak, no ale właśnie... No i pan Duda będzie musiał się gimnastykować. Dlaczego będzie musiał się gimnastykować? Będzie mówił to, co zawsze, to dojdzie do spotkania. Spotkanie będzie miało charakter zamknięty. Wyjdzie prezydent Duda po spotkaniu, powie, że była bardzo miła rozmowa. Prezydent Obama nie powie nic innego. Ale rzecznik Białego Domu może coś powiedzieć w języku dyplomatycznym, no ale, tak, no ale znaczącym. No i co? I wtedy by tak... Nie podoba wam się, ale my robimy, co chcemy. Ja myślę, że to jest jednak, że tu mamy taką dziecięcą potrzebę udowodnienia samosterowności. Nikt nam nie będzie mówił i te Obama, prawda, którego prezydentura rozpoczęła koniec epoki białego człowieka, zdaniem byłego posła Prawa i Sprawiedliwości, czy obecnie rządzącej partii, też nie będziesz nam podskakiwał. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.